Jak kochani, witajcie serdecznie na moim kanale. Właśnie jesteśmy między zdroja. Tutaj na Tuńkę. Znalazłyśmy sobie właśnie nocleg na jeden dzień dzisiaj. Jutro będziemy dalej szukać. Nasz pokój numer 24. Pokoik numer 24. Taki nasz skromny, mały pokoik. Łóżeczko. Tu już jest bałagan, oczywiście nasz powyciągany. Mała lodóweczka, szafa. No i taka łazieneczka. I malutki telewizor. Telewizor. Malutki. No, pokoik jest taki malutki. Tutaj ten 200 zł płaciłam za nocleg. Tam jeszcze jest taras. Wam pokażę. Tarasik. Tutaj. Będziemy sobie odpoczynać. No. No myśmy wczoraj przyjechały, kurczę mać, u nas takie, wczoraj myśmy wyjechały, ale tutaj takie budowy. Dzisiaj jest co piątek, trasa masakryczna z Niemiec tutaj do Międzyzdrojów. Ogólnie planowałam wyjazd do Świnoujścia. Tutaj tata Naci ciągle mówił, żebyśmy tam zostali, pojechali nad jezioro w Braunschweigu, ale mówię, że ja chcę jechać i koniec. Miałam w planie Świnoujście. Mówię, jadę do Świnoujścia i koniec. A co do czego wjechałam do Międzyzdroi, bo w zeszłym roku byłam w Międzyzdroi. 2 lata temu byłam w Międzyzdrojach i w tym roku musiałam... No ty byłaś z mamuńką, ja byłam w innej, a nie tutaj. No, byłyśmy tam obok. Przyjechałam się zapytać, czy jest jeszcze wolne miejsce. No to pan powiedział, że pół godziny się spóźniłyśmy, gdybyśmy pół godziny wcześniej przyszły, to by miejsce było. No ale tutaj chociaż trafiłyśmy za 200 zł, to ja powiem, że jest ok, bo jak ja patrzyłam w internecie, ceny to są masakryczne, dla mnie jakby z kosmosu. Dlatego ja się cieszę, że chociaż za tą kwotę. My teraz lecimy nad troszeczkę, nie wiem, zobaczyć. No a my teraz wtedy będziemy szły sobie nad morze. Mam nadzieję, że trochę się pokąpamy, coś zjemy, bo ja już jestem głodna, Nacia też. I pokąpiemy się i wtedy jutro będziemy musiały dalej szukać noclegu. Albo pojedziemy do Świnoujścia, albo ma w planie Zakopane, ale jeszcze zobaczę. Chociaż tak ostatnio marzę o tym Zakopanem, ciągle myślę, dlatego jeszcze zobaczymy. Ja to mam 1000 myśli naraz, więc ja jeszcze nie wiem. Dzisiaj mamy Międzyzdroje, a jutro zobaczymy. Albo będzie Świnoujście, albo Zakopane. No ja z tej strony w Międzyzdrojach nie byłam, Natasia. Z tej strony w Międzyzdrojach ja nie byłam. O tutaj zobacz, jakie jest Dolce Vita. Włoska ta restauracja, różowo-biała. To może też być jakby tata i mama sobie restauracja. No, ale to jest taka różowo-biała, nie? No, taka. Czekaj. No, tu są kwiatki. A doniczki takie tutaj są te. To jest takie fajne. Czekaj, a tam co to tam jest? Ja tu nie byłam jeszcze z tej strony, Natalka. Jak troszeczkę bym sobie popatrzyła, zobaczyła. Czekaj, aha, tam jest solarium, to nie, gabinet kosmetyczny. O, tu jest też jakaś restauracja. No tutaj jest takie te, nie? To nie, na to się... Zobacz, taka fajna. Takie kwiatki. Nacia! Zobacz, tutaj takie lody za 14 zł. Tutaj takie owocowe. Pucharki 26 zł, 15, 20 zł. Zobaczymy, ale za to fajnie mają takie. No pokaż, Nacia! Ale ja tu jestem. No, a tam co tam jest? Aha, salon fryzjerski. Aha. O, zobacz. Fajnie tutaj, nie? Okej. No lepiej tutaj na mamę. Cześć, dzieciom mamo. A tutaj co to jest? Aha, to jest twojego taty. Uroczy, energiczny i spontaniczny. Natalka?
A to jest Ania, zdolna kobieta, wrażliwa. A Agnieszka, słodka, czarująca i zwariowana. A to my ja już wzięłam. Zwariowana. To już wzięłam. No dobra, chodź. Zwariowana. Zwariowana, oszalana. Czekaj, aha, to są ten. A, to jest Międzyzdroi, Magnes. To jest takie... Może Magnes Międzyzdroi bym wzięła jeden jakiś. Chociaż, albo może na razie. Dobra. A tutaj jest też, czekaj, Natalka. Tata, dla mojej kochanej mamy. Natalka, dla mojej kochanej mamy. Gdzie ja? No tu, dla mojej kochanej mamy. Dla najlepszej mamy na świecie. Nie, to nie jesteś. Co, nie jestem najlepsza mama na świecie? Ale jesteś, ale nie na świecie. No co nie na świecie, na cię? A tu jest też takie poduszki. A. Włosy. To są takie włosy. Co, chciałabyś takie włosy? A jakie to byś chciała? Takie kolorowe. Chcesz takie włosy? Ale jak to się robi? To coś 15 zł. I tutaj no. Mam jeszcze takie coś, ale paliło to. No, to 15 zł, bo 5 euro, nie? Masakra. Ale ładne. Co? No, ale 15 zł takie coś, albo 5 euro, nie? Czyli ponad, albo ponad 20 zł, albo 15. No, ja sobie tą z Gyrosem, Natasia, wzięłam. Na 12 zł. No, ładne. Natasia, my tu musimy miejsce znaleźć. No, balonik. Co? Patrz, Nacia, ale zobacz, ile to tam tego i ile ludzi jest. Masa. Masa. Tyle ludzi. Tylko nie za daleko są fale, Natasia. Będziesz robić? Ła. Co? No, ja tu jestem już ogrodzona. Przynajmniej nie wieje stąd. Jest fajnie. Aha, to jest zapiekanki deserowe. Pasta firmowe. Aha, to tam są te gofry. To wtedy tam te gofry weźmiemy, jo? No dobra, to wtedy sobie weźmiemy. A ty z czym chcesz gofra? Aha, no to ja z owocami. Aha, zobaczymy, czekaj, po ile tutaj są. No, Natasia już goferka je. A ja sobie zamówiłam z owocami. Z bitą śmietaną i z owocami. Za 11 zł, a Natasia ma za 8 zł. Była jeszcze kawa mrożona za 11. Nie lubię. Nie lubisz, a ja uwielbiam, nie. No, my już w końcu wróciłyśmy. Jest po 9 w nocy. Teraz się wykąpałyśmy, bo będziemy musiały zaraz spać. Jutro wcześniej musimy wstawać. Jest jakoś przykro mi, że jutro ostatni dzień i jakoś tak nie wiem. Jeszcze bym najchętniej została. Ja bym chciała też. Tak? Tak ładnie było.
No, ja bym najchętniej jeszcze została, no ale miejsc nie ma. Tutaj w tych Międzyzdrojach, no na plaż, na tym morzu, no tyle ludzi, masakra. Ja myślałam, że trochę mniej będzie, a w ogóle miejsca nie było. Myśmy z ledwością znalazły dla siebie miejsca. No ludzi pełno, wszystko pozajmowane, hotele i tak dalej. Myśmy miały szczęście, że to myśmy trafiły na spontana, na drugie. Następnym razem to ja chyba już będę rezerwowała sobie noclegi. Na spontana chyba już więcej nie będę robiła. No, na spontana ja to chyba więcej nie będę robiła, bo to tak z noclegami wtedy jest ten, ale cieszę się, że chociaż tu załapałam, bo tak ciężko jest z noclegami, naprawdę jest lipa. Byłam w Biedronce, teraz kupiłam sobie takie, jakąś taką zwykłą kawę, bo ja bez kawy to nie umiem z rana. I kupiłam takie sobie piwo, to jest chyba Warka, ale 0%, truskawkowo-rabarberowa, jeszcze takiego czegoś nie tego i taka cytrynkowa. Nie piłam. A fajne jest, bo jest bezalkoholowe, a ja normalnie za piwem to tak nie przepadam. Ja tam miałam chyba jedne z urodzin, Desperado kupione. Desperado tak lubię, ale ostatnio w ogóle z urodzin kupiłam i to cały czas leży. U mnie alkohol to ciężko idzie. A tego byłaby ciekawa, bo taki bezalkoholowy, truskawkowy, rabarberowy i tego to tak właśnie na ciepłe dni, to mi się wydaje taki fajny, takie piwko bezalkoholowe, owocowe. No, a Natasia, no pokaż. A Natasia sobie wybrała za 9 zł. To są takie, czekaj, co to Takie jest? baby. Bobo groszki. To są Takie takie trzy bobo groszki. Tutaj, no. I były w różnych kolorach. Natasia sobie wybrała różowy, a były jeszcze, bo tu są, o, tutaj jest właśnie takie, można sobie na coś przyczepić. To są takie gumowe bobo groszki. I były jeszcze fioletowe, nie? Jaki jeszcze był tam? Jaki jeszcze był na cie? Żółty widziałam. No, i jeszcze jakieś? To wszystkie, to tylko Nie trzy. było innych. No, a Nacia sobie ten różowy, bo groszek wybrała. Cały czas była ciekawa, co to jest. A to jakoś promocji też, nie? Te bobogroszki. Tam pary zabawek były. Był jeszcze taki lizak, znaczy się tak niby lizak, taki też promocji, ale ten slime, czy co to tam, nie? Otwieram S-box. No to ten, aha. Już masz pierwszy. Pokaż, co to masz za tego bobogroszka. Co to tam jest? Tego i tego zobaczymy, co ja mam. Aha, to masz buteleczkę Mogę w zobaczyć, pierwszym. kogo ja mam. A co to jest? No to jest taki tapeczek. Mogę zobaczyć, kto tutaj mam. Kto to jest? No, a myśmy te gofry zjadły, ale on taki pyszny, no nie wiem, tak mi smakował z tymi owocami. Chętnie bym jeszcze jeden zjadła. Tutaj właśnie te gofry z owocami, z bitą śmietaną 11 zł, samą bitą śmietaną 8. Jak ktoś chce na przykład kawę mrożoną, to też 11. Za popcorn chyba płaciłam 8 zł. Jeżeli się nie mylę, tu jak zapiekankę gros brałam, tą mniejszą 30 cm, to płaciłam 11 zł chyba. Natasi włosy, znaczy się włosy taki, no taki tutaj warkoczyk ma zrobiony 15 zł, ale jak nie mam w złotówkach, no to 5 euro, czyli ponad 20 zł. No to tak bez sensu. Ja mówię, no to troszeczkę by nie tego, bo ona mi powiedziała tam, że ona nie ma rozmienić i że co, jak tego, no to mogę w euro 5 euro dać. Ja mówię, no to tak troszeczkę więcej wychodzi, bo to ponad 20 zł wychodzi, nie 15. To poszła rozmienić. Ale takie kombinowanie troszeczkę masakra. No, ale tak to cenowo mi się wydaje, że chyba tak prawie jak w zeszłym roku. Nie wiem, może się mylę, ale tak w miarę. Jutro, dzisiaj jeszcze obiadku tak nie jadłyśmy, bo to tak miałam wszystko z drogi. Tego to co po drodze jadłyśmy, Nacia była full. Ten popcorn jeszcze tu zjadłyśmy, ja zapiekankę, Nacia jeszcze nie chciała. Kanapki, tego pojadłyśmy. Jakoś obiadu dzisiaj nie chciałyśmy jeść. Jutro sobie zjemy pewnie, bo jutro pewnie będziemy miały ochotę, będziemy wyspane, nie będziemy już zmęczone. To sobie zjemy, a moja Nacia już coś tu kombinuje. Co ty tu robisz? To będzie baby. A ja myślałam, co tutaj rękę wyciąga. Ja muszę tam baby, ale. No to takie gumowe to takie śmieszne.
Silikonowe. Tutaj coś ma, jakiś czepeczek. Nie wiem, co to tam jest. Tu jest jedna buteleczka. Tu jest druga buteleczka. Tu jest jakieś ubranko. Takie ubraneczko. Tu jest tituś. Tu nie wiem, co tam. Pokaż, babusia. Oj! Przepraszam. O Jezu, jaka słodzinka, buboń, bubuśka. Ale słodzinka to taka gumowa, nie? No, taka gumowa. Tu ma, aha, rączki ma plastikowe, a tam główkę gumową. I tutaj brzuszek też plastikowy, tylko główka gumowa. Zobaczymy, jak się nazywa. Ale słodziutka. Dobra, tytusia damy. No. I tutaj jeszcze swojego wypiję, dobra. A tu ma czapeczkę, nie? Ale słodzinka. I jeszcze tutaj ubranko. Jeszcze musi mieć to swoje ubranko. I będzie dobrze. A czemu nie ma butów? Bo mieli buty mieć. Buty? Tak. Ale ona ma, ale on, no nie ma butów, bo tutaj ma takie całe, wiesz? Ubranko. To nie ma butów. Ale się to tak. A ty pokaż, mogę zobaczyć? Aha. Wow, tego jest tu trochę. Ty, ja który mam... masz? Ty masz chyba tego. To. Nie. Nie, mam długie rękawki. Ach, ja mam tego, ale on ma krótkie rękawki Ozma. Długie. No, takie bebusie. Mama. Słodziusie, bebusie. Ale fajne. A mi się ta podoba. A ja jeszcze te włosy sobie wysuszę, tego Nacia tutaj jeszcze ząbki umyję, tego gofra do końca zje, bo jeszcze gofra nie zjadła i my idziemy w kimono, bo musimy się na rano niestety ryba wyspać. Mnie się chce spać. Chcesz ząbki umyć i spać? No to ząbki umyjesz i spać, bo musimy się na rano wyspać. Na ranko musimy się wyspać, chociaż mi to się... No nie chcę jechać, no ale jak trzeba, to trzeba. A tutaj doba kosztuje 200 zł, to jest nawet okej. No warunki nie są takie superanckie, ale mi to tam wszystko jedno. Ważne, żeby było czysto. Pomieszczenia. Warunki telewizji. No pomieszczenia są czyste, nic tutaj tak nie ma, więc dla mnie to jest najważniejsze. Ja tam nie potrzebuję nie wiadomo jakich luksusów. Dla mnie najważniejsze, żeby było tu czysto i żebym miała gdzie przekimać. A resztę się nie liczy. I to jest takie, jakby ktoś na przykład był w Międzyzdroja i szukał sobie, no to jest Cliff House. No. To jest taki... Mama. Poczekaj, ryba się, bo tutaj mi się łapie, ale nie łapie. No dobra, nie mogę, bo to tak bym musiała... Ja bym musiała to trzymać. Czemu i tego... tutaj nie wkłada się? No, ale to jest Cliff House, takie jakby ktoś... Takie Dobra. No i tu nawet jest tego, myśmy były obok, w zeszłym roku, domek obok w takim... O Jezu, tu jakoś tak łapie dziwnie. Myśmy były właśnie domek obok, tam w takim niebieskim tym, ale tego... Pan powiedział, że myśmy się pół godziny spóźniły, jakbyśmy pół godziny wcześniej przyszły, to by miejsce było. No ale myśmy miały takie korki. Jezu, nie polecam nikomu z Niemiec do Międzyzdroi w weekend jechać, bo jest tragedia. No takie korki były, że masakra, już miałam dosyć. Już więcej, nie, nigdy więcej w weekend chyba nie pojadę. Bo to jest, chyba, że będzie naprawdę ładna pogoda. To może. Dobra, ale my teraz się zbieramy, idziemy spać. Życzymy wam miłego wieczorku, no i do usłyszenia, do następnego. Pa! 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 Witajcie, kochani, dzisiaj mamy następny dzień. Cześć! Jest która? 8:30, myśmy przed chwilką stały, ja sobie prysznic wzięłam. Jezu. A ja nie wiem. No, Natasia wczoraj wieczorem się kopała, dzisiaj brana. A ja kabanu sama. No. Natasia uwielbia te drobiowe kabanosiki, to ja je kupiłam. A ja sobie na śniadanie banany zjadłam. Teraz kawusie. Tutaj już sobie postawiłam moją kawunię. Za drugą.
No, drugą kaweczkę, bo ta pierwsza już taka letniawa była, a ja uwielbiam gorącą kawę, letniawa jakoś mi nie... Tu mi się fajnie trafiło w tej Lucky 7, bo mam tu 16, tu mi się 7 trafiła i tu mi się 7 trafiła. Zobaczymy, co mamy pod 16. Pod 16 jest 2 złote, ok, pod 7. Wow, pod 7 mam 4 złote i pod drugą 7. Wow, też 4 złote, czyli 10 zł wygrałam w tej zdrapeczce. To jest zdrapeczka za 2 złote, a 10 zł mi się wygrało, więc ja się cieszę z tej zdrapeczki. A jeszcze moja Natasia zdrapie swoje Lucky 7, czyli Lucky jest tego, ale tutaj mi się nic nie trafiło. Księżyc. A co tu masz w tym bonusie? A, też księżyc masz, no to się nic nie trafiło. Musisz pierw tutaj ten zdrapać, wiesz, bo to są właśnie te, na które musisz trafić, o tak. Tu dwie musisz, masz tu drugą, kochana? No tylko tak nie dziury nie zrób, żeby to później... Co masz tam? A 25 i 30, no to muszą być te, nie? No, a mi się 3 trafiły. Ta 16, 2 złote, 7, 4 i to 4, 10 zł z tego. To będziesz co... znaczy się ja nie będę wymieniała już zdrapek, tylko po prostu to oddam i 10 zł tego. Masz coś tam, kobieto? Nie ma. No nie ma. Z wszystkich zdrapek. No Jezu, no taka gra, kochana. No jak zwykle moja. Nie mam już rybki. Ale wszystkie pustaki były. No, taka to jest właśnie. Mi się trafiło. I nie wiem, z 30 zł tam te zdrabki były. 28 zł miałam właśnie tam przetego, ale za to w tej mi się fajna trafiła. A moja Natusia załamana. Aj, Natusia, to jest tylko gra, myszko. Co byś chciała? To jest po złotówce, to nie są. Chciała to tutaj mieć, żeby tutaj było, bo wtedy dostanę tak dużo. No, 50 tysięcy, jak ja bym wygrała, to też by było super, bym się cieszyła. Wtedy ja bym sobie coś tam kupiła fajnego. Widziałam jedno miejsce bardzo fajne, taką ziemię tego. To bym sobie ziemię kupiła, bo widziałam naprawdę fajne miejsce. Albo jakbym te 2 miała, to byśmy bardzo dużo mieli. Byśmy też basen kupili duże. No. No, jakbyśmy 100 tysięcy wygrali, to byśmy mieli nawet 50. To by było trochę więcej tych baseników. A to moja skropla. Ty, alo. Jest ten mój... Dobra, ty dupsko mnie tu nie wypinaj. Ty, Nacia, no masakra. Weź ryba. Cześć. No, Natasia to wczoraj. Hejka. Cały czas te... Salda robiła, nie? Cały czas. Mama, jeszcze trochę. No, nie, ona ma manię na salda. Albo na głowie lubi stać, jak jesteśmy w domu, to na ciągle... Uważaj, rybuś. To na ciągle na głowie stoi, a jak jesteśmy nad wodą, to ona salda robi. Albo próbuje na głowie stać, albo salda robi. To jest cała nasza... Tam jest te, aha, zobacz Natasia, tutaj takim ślicznym łabędziem można się przejechać.
Aha, tu chcesz przy tym, jo? A, no dobra. Nie, ja nie chcę. No zobacz, jaki piękny łabędź. Nie, ale to trzeba fligiem, ja się boję. Co, nie chcesz? Nie. To tak. Ale jest super, taki dla dzieci naprawdę super. Czekaj, Nacia. Aha, to tutaj, nie chcesz tutaj? Aha, to jest takie coś. Gościł nas, kochani, w 2012 roku. Super. Super. A nie chcesz tego? Nie chcesz tutaj się przyjechać? Nie. Ale nie popatrzę. Dobra, tutaj coś skacze. O. Super. Pierogi z mięsem, Natalka, frytki, ketchup, a ja sobie ziemniaki, wzięłam brokuły, tutaj mam fasolkę i bigos. A tu kola i woda i za to 40 zł 93 grosze za ten obiadek. To nie, smacz... to nie jest mięso. No to jest z mięsem. Ja ci zaraz pokroję smacznego rybka. To jest z mięsem. Czy nie? Aha, to jest z kapustą. A nie było innego. To ja będę musiała zjeść. O, no to frytki, to smacznego. Pokaż. Zająszy. No. A ty masz, co to jest? Królik Paks, jo? No, nie wiem, czy to Królik Paks. No, ale pokaż. No i to jest na tydzień, nie? Za 25 zł, Henna. Ale do 3 godziny nie można handowasem. No. O, nie mogę już handowasem. No, Natasia tak tatuaż sobie zrobiła za... Ile? 25 zł na tydzień czasu z Henny.